Dzień dobry. Dzień dobry. A co pan tu ma? Wie pan, byłem strasznie brudny, to wziąłem prysznic. Do widzenia. Do widzenia. Panie, pan chyba za długo na tym słońcu siedzi. Bo ma pan już wypieki na twarzy. A zresztą, co mnie to obchodzi? Dobrze, że jesteście tutaj w komplecie. Mam sprawę niezwykłej wagi. Bardzo długo wahałem się. Ale nadszedł moment, kiedy nie mogę już tego odwlekać. Gdybym czekał jeszcze dzień, to nie byłbym sobą. Jest w życiu każdej rodziny taka chwila, kiedy trzeba podjąć tę decyzję. Wiecie już dużo, ale ja wiem jeszcze więcej. Dlatego z ciężkim sercem, po dokładnym przemyśleniu, zdecydowałem się, że to musi nastąpić dzisiaj. Ten dzień zaważy na przyszłości całej rodziny. Dzień. Podejdź. Luigi. Może tego nie rozumiecie, ale muszę to zrobić. Pietro. Podnieś tam cygaro. Alfonso, najmłodszy ty mój,
Nie płacz, synu. Odejdź. To był straszliwy moment. Pocałunek śmierci. Ale już wiem teraz, że najlepiej całuje Alfonso. Brawo! Brawo! Ale za to niedziela, ale za to niedziela, niedziela będzie dla nas. Pu, 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 pu. Ale za to niedziela, ale za to niedziela, niedziela będzie dla nas. Dziękujemy. Przepraszamy, dzisiaj się nie kręci. Dobry wieczór, Wojciech Mann, Panorama. Wiadomość z ostatniej chwili. Jak nas poinformowano, dziś rozpoczęła emisję kolejna piracka stacja telewizyjna. OWTK. Ogólnopolska więzienna telewizja kablowa. W dalszym ciągu dzisiejszego naszego wydania rozmowa z dyrektorem OWTK. Witam pana naczelnika, a jednocześnie dyrektora telewizji. Panie dyrektorze, może na początek, kto jest w gronie udziałowców? No przede wszystkim więźniowie. Większość to 226, 328, 462. KK. Oczywiście, tak. Z tym, że jest jeden gospodarczy, jeden za niewinność. Rozumiem. Podjęliście decyzję i myślę, że to jednak krok dosyć ryzykowny, bo ustawy jeszcze nie ma. Czy nie baliście się konsekwencji? No myśmy to rozważali bardzo starannie i okazało się, że w zasadzie już naszych udziałowców i organizatorów no drugi raz nie można zamknąć, bo w końcu już siedzą. Dlatego zdecydowaliśmy się na start. Rozumiem. A proszę mi powiedzieć, jak wygląda sprawa finansowania tej stacji? No, wie pan, ja tak głęboko w te sprawy nie wnikam. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że wszyscy udziałowcy, jak również wiceprezes, który jest byłym bankowcem, powiedział, że środków na rozruch i na dalszą pracę telewizji nie zabraknie. I oczywiście, jak każda telewizja komercyjna, żyjemy również z reklam. No cóż, czego w takim razie wam życzyć? Prędzej czy później niektórzy nasi udziałowcy i prowadzący opuszczą nasz zakład, dlatego chcielibyśmy sobie życzyć nowych kadr zdolnych. A więc w imieniu wszystkich życzę państwu napływu nowych, zdolnych kadr z długimi wyrokami. Dziękuję. Telewizja Więzienna. Witamy uprzejmie. Dziś w naszym programie recital, ale przedtem rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejsze opowiadanie z przepustki. Łączymy się z naszym zaprzyjaźnionym więzieniem Montelupich w Krakowie. Numer 9 chyba. Nie pamiętam, byłem tam tylko przejazdem. I słuchamy laureata konkursu. Dzięki uprzejmości naczelnika więzienia i jego zastępcy miałem szczęście ostatnią niedzielę spędzić na przepustce w Krakowie. Największe wrażenie zrobił na mnie kościół mariacki z wieżą i pobliskie sukiennice. No i kwiaciarki na rynku też. Miałem możliwość też poznać nocne życie tego pięknego miasta,
ocalałego z pożogi wojennej i w pobliskiej kawiarni wypić dwie kawy, po czym zostałem doprowadzony z powrotem do zakładu karnego. Taki był mój dzień na przepustce. To był nasz laureat. Przepraszam bardzo. Przynieś mi coś do picia. Strasznie przesłodziłeś. A teraz obiecany już wcześniej recital. Na Wojtusia z Poczynnika niskie ręczka mruga. Choć opowiem ci bajeczkę, bajka będzie długa. Była sobie raz królewna, skończona bajka. Proszę Państwa, tak niewiele czasu nam zostało do końca programu, że musimy się pożegnać byle jak. Gdzie? Gdzie? Na Wojtusia z Poczynnika niskie ręczka mruga. Choć opowiem ci bajeczkę, bajka będzie długa. Była sobie raz królewna, pokochała gajka. Skończona.